Freiberg. Fabryka superfosfatów koło Drezna. To właśnie za sprawą tego szarego proszku wydarzyła się ta niesamowita historia. To właśnie tutaj, w 1876 roku, w wyobraźni młodego, skromnego praktykanta rodzi się niesamowity pomysł wybudowania jednej z największych fabryk XX wieku. Ale czy ta śmiała wizja miałaby szansę realizacji, gdyby nie kilka sprzyjających okoliczności? XIX wiek to epoka dynamicznego rozwoju przemysłu w Wielkopolsce. Epoka kultu pracy i wiary w zdobycze nauki. To era, w której rodzą się wielkie kariery przemysłowców. Hipolita Cegielskiego i Romana Maja. W czasach zaborów mają niewielkie szanse na awans w administracji i szkolnictwie wyższym. Stawiają na prężnie rozwijającą się dziedzinę przemysłu, przeczuwając jej wielki potencjał. Roman Maj ma jeden ważny atut, który sprawia, że swoje marzenia może zacząć realizować właściwie od razu. Ma wsparcie zamożnej rodziny, zakochanej w nim 10 lat młodszej, niezwykle urodziwej kobiety i majętnych teściów, którzy pragną dla swojej jedynaczki wszystkiego, co najlepsze. Po rocznej praktyce w fabryce superfosfatu we Freibergu koło Drezna, to właśnie dzięki nim ten skromny pracownik jest w stanie kupić ziemię w podpoznańskiej Starołęce i wybudować fabrykę. W 1878 udaje się uruchomić pierwszy zakład chemiczny produkujący superfosfat. Nawóz poszukiwany przez wielkopolskie rolnictwo. Popyt na nawozy jest ogromny, lecz by sprostać niemieckiej konkurencji trzeba koniecznie rozbudować zakład. Dobra pasca jednak nigdy nie trwa wiecznie. Producenci zboża z USA i z Europy Zachodniej przejmują rynki. Teść Romana Maja bankrutuje. Czy w tej sytuacji marzenia młodego przemysłowca prysną jak bańka mydlana? W 1880 roku fabryka superfosfatów staje na krawędzi bankructwa. Produkcja gwałtownie spada. Nie ma nawet środków na zakup surowców ściąganych z Tunezji. I kiedy wydaje się, że przedsięwzięcie Romana Maja zakończy się fiaskiem, on nie poddaje się. Ale czy jest jakiekolwiek wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji?
Roman Maj pisze plan restrukturyzacji. Przedstawia go na spotkaniu bogatych wielkopolskich przedsiębiorców oraz ziemian. Ostatecznie udaje mu się ich przekonać do dofinansowania fabryki. Świetny pomysł. I charyzmatyczna przemowa Romana Maja do potencjalnych inwestorów umożliwiły wyprowadzenie fabryki z głębokiego kryzysu. Przedsięwzięcie rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu zaledwie kilku lat zakład zostaje wyposażony w nowoczesne urządzenia i technologie. Przedsiębiorca inwestował też w reklamę. W jednej z nich pisze: prowadząc fabrykę moją, osobiście z wielką starannością, daję szanownemu odbiorcy rzetelną i skorą usługę. Pragnę usunąć konkurencję zagraniczną, a krajowemu przedsiębiorcy utorować zbyt. Wszystko kończy się gwałtownie i niespodziewanie. 2 kwietnia 1887 roku. Młoda, bo zaledwie 31-letnia Helena Maj staje na wysokości zadania i po zmarłym mężu przejmuje kierownictwo nad fabryką. Po niej zadanie to przejmuje jedyny syn, ale wkrótce wdowa traci i jego. Kiedy wydawałoby się, że to już koniec tej historii, na scenie pojawia się kolejna wielka postać. Współwłaścicielem zakładu zostaje zięć Heleny, mąż jej córki Stanisławy, prawnik i przyszły prezydent Poznania, Cyryl Ratajski. Pod jego kierownictwem produkcja zakładu zaczyna dynamicznie wzrastać, osiągając w 1914 3000 wagonów superfosfatu. To jest około 50 tysięcy ton. Zakład doktora Maja staje się jedną z najważniejszych polskich fabryk. Jej produkty znajdują zbyt w księstwie, w Prusach Zachodnich, a nawet w Królestwie. Bardzo dynamicznie rozwija się też firma niemieckiego wizjonera Morisa Milcha, mieszcząca się na poznańskich Jeżycach. Jest to fabryka o dużo większym potencjale ekonomicznym. Rosnąca w siłę niemiecka konkurencja staje się dla Cyryla Ratajskiego coraz większym wyzwaniem. W 1908 roku to właśnie tutaj, nad korytem Warty, zostaje przerzucony nitowany, żelazny most drogowo-kolejowy. To pierwszy akt budowy jednej z najnowocześniejszych fabryk nawozów sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemiecki przemysłowiec Morris Milch w tym samym roku zaprasza do małej podpoznańskiej wsi jednego z najbardziej cenionych niemieckich architektów, Hansa Pelciga. Rok 1914 był bardzo znamienny dla całego przemysłu nawozowego w Polsce i w Europie. To właśnie w tym roku fabryka Morisa Milcha rozpoczyna oficjalną produkcję, wyciskając piętno na całej gospodarce i przemyśle całego regionu i kraju. Jak na owe czasy, fabryka ta była wzorem infrastruktury. Powstające imperium Morisa Milcha zdawało się nie zostawiać konkurencji żadnej szansy. Jednak już wkrótce bieg historii całego świata zostanie odwrócony.
1914 roku rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. Po 4 latach krwawych zmagań zmienia się polityczna i gospodarcza mapa Europy i świata. Wielkopolska po zbrojnym powstaniu, mocą dekretów Traktatu Wersalskiego, zostaje przyłączona do Polski. Większość Niemców opuszcza tereny Wielkopolski. Czyni to także Moritz Milch, właściciel fabryki nawozów sztucznych w Luboniu. Za ogromną, jak na owe czasy, kwotę 12 milionów marek polskich, Cyryl Ratajski w 1919 roku odkupuje fabrykę swego największego konkurenta. Transakcja ta okazuje się świetnym posunięciem. Ta fuzja wysuwa firmę stworzoną przez Romana Maja na czoło przemysłu nawozowego w Polsce. A fabryka w Luboniu staje się najważniejszą fabryką koncernu. Cyryl Ratajski przekształca też dotychczasowe zakłady chemiczne imienia doktora Romana Maja w towarzystwo akcyjne. Do rady nadzorczej spółki należą najbardziej wpływowi Wielkopolanie. Józef Englisch, minister skarbu w latach 1918-1919. Przyszły prezes rady nadzorczej spółki Cegielski. Doktor Kazimierz Bajoński, współtwórca Banku Polskiego. I brat Adama Sapiechy, hrabia Leon Żółtowski. O znaczeniu koncernu w gospodarce krajowej świadczą nie tylko wyniki finansowe i produkcyjne, ale także fakt wizyty delegacji rządowej z prezydentem Rzeczypospolitej Ignacym Mościckim na czele. Na znaczeniu zyskują też Wielkopolanie związani z fabryką. Na czele stołecznego miasta Poznania staje wieloletni dyrektor spółki Cyryl Ratajski. Począwszy od 1920 roku, zaczyna się okres największego prosperity koncernu. Na fali dynamicznego rozwoju firmy kupowane są kolejne zakłady i fabryki. W 1924 roku spółka akcyjna Romana Maja przejęła fabrykę Superfosfaty Kujawskie we Włocławku. W 1926 roku firma rozpoczęła wykup akcji browaru Fuggera. Są to ogromne inwestycje, ale nadchodzi moment, który zaskoczy wszystkich. W końcu lat 20. rozpoczyna się największy w historii kryzys w światowej gospodarce. Dochodzi do wielu tragedii. Ludzie z dnia na dzień tracą oszczędności całego życia. Padają fortuny, a ich właściciele stają się nędzarzami. Czy w takiej sytuacji spółka może przetrwać? Fabryki Romana Maja znalazły się w dramatycznym położeniu. Sytuacja koncernu spowodowana była głównie światowym kryzysem, ale część winy ponosił zarząd, który nie przygotował spółki na gorsze czasy. W prasie trwa nagonka medialna. Ukazuje się wiele artykułów na temat nadużyć w firmie i podejrzeń o przestępstwa finansowe. Zostaje aresztowanych 8 osób ze ścisłego kierownictwa, ale prokuratorzy nie znajdują dowodów przestępstwa. Zakłady stworzone przez Romana Maja stoją na krawędzi bankructwa. Robotnicy tracą pracę, udziałowcy majątki. Tak? Co? To niemożliwe! Cyryl Ratajski bardzo mocno przeżywa dramatyczne położenie spółki. Stara się o pożyczki w bankach zagranicznych, w amerykańskich, w angielskich, jednak bez powodzenia. Sytuacja osiąga punkt krytyczny. W zakładzie wybucha strajk głodowy. Kiedy wydaje się, że spółki akcyjnej już nikt i nic nie jest w stanie uratować, że bankructwo jest nieuniknione, pomocną dłoń po 3 latach starań wyciąga Bank Polski, przejmując w dzierżawę fabryki spółki. Cyryl Ratajski w znacznej mierze przyczynia się do uratowania koncernu.
Płaci jednak za to wysoką cenę. Zastawia w Banku Polskim cały swój majątek i część emerytury. Jest to tym trudniejsze, że nie zostaje ponownie wybrany prezydentem Poznania. Lata 30. XX wieku to bardzo trudny czas dla koncernu, ale w wyniku poprawy pokryzysowej koniunktury gospodarczej spółka powoli się odradza. Zaczyna spłacać długi, zwiększa się też produkcja i asortyment. 31 sierpnia 1939 roku Cyryl Ratajski po raz ostatni składa swój podpis na firmowym blankiecie. W związku z poprawą sytuacji gospodarczej zgadza się na wypłacenie robotnikom premii w wysokości do 3-miesięcznych poborów. Tak się jednak nie dzieje. Pierwszego września 1939 roku wybucha II wojna światowa, niwecząc wszystkie optymistyczne plany. Dynamiczny rozwój fabryki zostaje zatrzymany. Tylko jej część, kotłownia, warsztaty i dział przetworów kostnych pozostaje pod zarządem cywilnym. Pozostała część przechodzi pod zarząd wojskowy Wehrmachtu, stając się magazynem żywnościowym. Część pracowników traci pracę i jedyne źródło utrzymania. Zaistniała sytuacja budzi ich zdecydowany sprzeciw. W fabryce nawozów sztucznych w Luboniu powstaje silnie zakonspirowana grupa dywersyjna, unieruchamiająca wagony wysyłane na front wschodni. Cyryl Ratajski tworzy zręby konspiracji w Wielkopolsce. Wkrótce zostaje jednak aresztowany przez gestapo i wywieziony do generalnej guberni. Jego rolę przejmuje Antoni Swinarski. Grupa zostaje zdekonspirowana, jej członkom udaje się jednak przetrwać. Wycofującym się Niemcom nie udaje się za to wysadzenie fabryki w powietrze. Zapobiega temu szybsze niż się spodziewano wejście Armii Czerwonej. Antoni Swinarski wraca do Lubonia i zostaje nowym kierownikiem fabryki po wojnie. Czy ten absolwent francuskiego uniwersytetu w Tuluzie ma szansę zarządzać fabryką w nowej komunistycznej rzeczywistości, skoro uosabia wszystkie te cechy, z którymi walczy nowa władza ludowa? 13 lutego 1948 roku fabrykę przejmuje państwo. Antoni Swinarski zostaje zdegradowany, a na nowego dyrektora partia powołuje robotnika, który nie sprawdza się w tej roli. Spółce akcyjnej odebrano też obiekty produkcyjne i większość gruntów. Zakłady we Włocławku i Starołęce również zostały znacjonalizowane. Dla pracowników fabryki, mimo nacjonalizacji, jest to nadal firma doktora Romana Maja. Tak ją między sobą nazywają. Na dworcu kolejowym w Luboniu kolejarze piszą na wagonach z kwasem siarkowym do Maja, a w autobusie pasażerowie żądają biletów do Maja. Nawet w nowej rzeczywistości socjalistycznej i gospodarce planowej zakłady chemiczne w Luboniu nadal mają szczęście do ludzi. W połowie lat 70. do zakładu trafia nowe pokolenie niezwykle uzdolnionych inżynierów. W latach 80. pod kierownictwem inżyniera Bogdana Zawadzkiego opracowana zostaje produkcja fluorowodoru z kwasu fluorokrzemowego. Ta nowa metoda tworzona w Luboniu staje się sukcesem międzynarodowym. To wyjątkowa rzecz w przypadku przemysłu krajów zza żelaznej kurtyny. Patent na produkcję jest sprzedawany do dziś, do Szwajcarii i do Chin. Thank you.
W 1989 roku, po 50 latach dyktatu ZSRR, we wschodniej Europie upada komunizm. Polska odzyskuje suwerenność i staje się państwem demokratycznym. Wprowadzane są zasady gospodarki rynkowej. Po raz pierwszy od 1949 roku dyrektor zostaje wybrany w drodze konkursu. I jak za dawnych lat na czele zakładu staje wizjoner, wybitny inżynier-chemik Kazimierz Zagozda. Nowy dyrektor stawia na rozwój szerokiej gamy nawozów, ich konfekcjonowanie oraz na marketing. Ma doświadczenie w pracy poza granicami kraju i szerokie kontakty zagraniczne. Tym rewolucyjnym przemianom towarzyszy ogromny entuzjazm. Równocześnie jednak zostają uwolnione ceny, zniesione dotacje, spada produkcja i zapotrzebowanie na nawozy sztuczne. Jest to związane z bardzo trudną sytuacją w rolnictwie. Zmienić i to zmienić natychmiast cały parlament! Dodatkowo na początku lat 90. upadają zadłużone w Fabryce Państwowe Gospodarstwa Rolne, tak zwane PGR-y. Tych pieniędzy fabryka już nigdy nie odzyska. Spada produkcja z 500 tysięcy ton do 85 tysięcy ton. Brakuje pieniędzy. Nikt nie chce kupować przestarzałych produktów zakładu, nawozów pylistych i soli fosforowych. Kiedy po raz kolejny firma staje na krawędzi bankructwa, rodzi się pomysł, który odwraca złą kartę. 10 pracowników na zlecenie dyrektora jedzie w teren, aby rozeznać rynek. Za każdą sprzedaną tonę nawozu mają dostać procent od sprzedaży. W ten właśnie sposób fabryka stara się zorganizować własną sieć dystrybucji. Ale nie jest to łatwe, bo nie każdy z klientów jest wypłacalny, a pierwsi menedżerowie nie mają doświadczenia w działaniu w warunkach rynkowych. Początkowo długi fabryki rosną. Lata 90. to czasy brutalnego, czarnego kapitalizmu. Zdesperowani kontrahenci, którym fabryka zalega z wypłatą, nawet w domu, nękają nowego dyrektora. Dopiero po kilku miesiącach intensywnych starań pojawiają się pierwsze efekty. Towar zalegający w magazynach udaje się spieniężyć, a z nieuczciwymi klientami fabryka zrywa współpracę. Pojawiają się listy niepłacących, wprowadzone zostaje zabezpieczenie wypłat. Dyrekcja na podstawie analizy rynku szybko zmienia strukturę zarządzania i produkcji. Tworzy też nowoczesny system dystrybucji. W 1993 roku na terenie całego kraju powstaje sieć fabrycznych punktów sprzedaży. Za pierwsze pozyskane środki finansowe zostaje zbudowana linia produkcji nawozów granulowanych metodą beztermiczną. Mimo pewnego unowocześnienia zakładu sytuacja nadal jest bardzo trudna. Początek lat 90. to szereg bankructw w branży chemicznej. Przedsiębiorstwu państwowemu z tak ryzykownego sektora gospodarki banki nie chcą udzielać kredytu na dalszą modernizację. W tej sytuacji ówczesny dyrektor Kazimierz Zagozda inicjuje zmiany struktury organizacyjnej firmy. I mimo, że niewiele zmienia się w samej fabryce czy sposobie jej zarządzania, jest to kolejny przełom w dziejach zakładu, tym razem wizerunkowy. Zakłady chemiczne w Luboniu zostają przekształcone w spółkę akcyjną, która jak się okazuje jest bardziej wiarygodnym partnerem dla zagranicznych inwestorów oraz dla polskich banków. Zakład przechodzi na swój własny rozrachunek. Właścicielem staje się Narodowy Fundusz Inwestycyjny, który stara się fabrykę sprywatyzować. Ale nie pojawia się żadna poważna oferta zakupu. Zainteresowani inwestorzy z Francji i z Polski ostatecznie nie podejmują ryzyka i nie kupują zakładu. Narodowy Fundusz Inwestycyjny stawia ultimatum.
jeśli zakład nie zostanie sprywatyzowany, zostanie postawiony w stan likwidacji. Mieszkańców Lubonia, dla których fabryka jest jednym z głównych pracodawców, ta informacja elektryzuje. Tylko pracownicy wierzą, że zakład ma jakąś przyszłość. Za przykładem zarządu Kazimierza Zagozdy, Jerzego Dzidowskiego i Józefa Kończala, po długich rodzinnych naradach, niektórzy z nich biorą ogromne kredyty, dorobkiem całego życia ryzykując dla ratowania upadającego przedsiębiorstwa. Ale czy to się uda? Na szczęście sprzyja im dobra sytuacja gospodarcza, koniunktura i hossa na rynkach. W 2004 roku Polska wchodzi do Unii Europejskiej, otwierają się nowe rynki na tańsze nawozy z Polski. Dynamicznie zaczyna rozwijać się rolnictwo. Z fabryką w Luboniu chce współpracować wielu nowych kontrahentów. Banki proponują nisko oprocentowane kredyty. Powstaje też druga linia produkcyjna nawozów granulowanych. Niestety, koło fortuny potrafi być bardzo kapryśne. W 2008 roku dochodzi do kolejnego światowego kryzysu, który mocno odbija się na fabryce powiązanej gospodarczo z wieloma podmiotami europejskiego rynku. Spadają ceny produktów. Rolnicy nastawiają się na przeczekanie trudnej sytuacji i nie kupują nawozów. W magazynach zalegają niesprzedane nawozy. Zaczyna brakować pieniędzy na bieżące płatności. Jerzy Dzidowski, dyrektor finansowy, przypłaca zawałem zewsząd piętrząca się problemy zakładu. Zarząd, nie chcąc wyrzucać ludzi na bruk, postanawia zmniejszyć liczbę dni, w których pracuje fabryka. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, czy to nie spowoduje wybuchu strajków. Postawa pracowników jest jednak niezwykle dojrzała. Rozumiejąc sytuację, nie protestują przeciw temu rozwiązaniu mimo znacznego obniżenia wynagrodzeń. Dzięki zmniejszeniu godzin pracy zakład w niedługim czasie wychodzi z kryzysu. Po ostatnim kryzysie kierownictwo firmy wyciągnęło stosowne wnioski, stawiając na dywersyfikację. Główną działalnością fabryki pozostaje produkcja nawozów sztucznych. Zakład stara się jednak otworzyć na inne sektory. Między innymi rozwija usługi logistyczno-magazynowe. Sprzedaje także nawozy innych zakładów chemicznych. Wydaje się, że fabryka nawozów sztucznych w Luboniu przetrwała najtrudniejszy czas burzliwych przemian gospodarczych. Przedsiębiorstwo zarządzane przez młodych, ambitnych menedżerów dynamicznie się rozwija. Powstaje nowa hala, tworzone są nowe linie produkcyjne. W tym roku przewidywany jest wzrost produkcji o 20 do 30%. Firma odnalazła swoją niszę w wytwarzaniu nawozów dedykowanych pod konkretne uprawy – pszenicy, kukurydzy czy ziemniaków. Kazimierz Zagozda, obecny dyrektor, wzdryga się na samą myśl o pracy w zakładzie, z którego wydobywał się przeraźliwy odór rozkładających się kości. Ten sam zakład po latach rujnowania środowiska stał się jednym z najbardziej proekologicznych w regionie. Sto lat temu powstał tutaj most, bez którego fabryka nie mogła funkcjonować. Most był wąski, jednokierunkowy, ale przez całe stulecie dobrze spełniał swoją rolę. Dzisiaj w tym samym miejscu powstaje nowy most, szerszy, dwukierunkowy, nowoczesny. Można powiedzieć, że historia zatoczyła wielkie koło. Sto lat temu żelazny most Hansa Pelciga połączył fabrykę z ówczesnym światem, nadając odpowiednie tempo rozwoju przemysłowi nawozów sztucznych. 100 lat temu był to najnowocześniejszy most w Europie Wschodniej. Aktualna budowa mostu to jak otwarcie nowej karty historii na następne 100, 200 lub więcej lat.
Luwena dumna jest ze swojej stuletniej tradycji, ale z jeszcze większą dumą i nadzieją patrzy w przyszłość. Historię tworzy się dzisiaj, zarówno przez poszanowanie skarbów przeszłości, jak i kreację nowej wizji przyszłości. Thank you.